się Mistrzostwa Polski w footback freestyle. Na początek będą pary, czyli open double freestyle. Później będą kobiety, women freestyle. I na koniec najlepsi. Tutaj Zośki, kupujcie Zośki. Kupujcie, grajcie w Zośkę, uprawiajcie ten sport, jest fantastyczny, naprawdę polecam. Są to Mistrzostwa Polski, które odbywają się od 8 lat. Pierwszy raz są w Warszawie. Jest to największa impreza jak dotąd. Przyjechało około 60, może 70 zawodników z całej Polski. Ja jestem tutaj zupełnie turystycznie, odbywają się tutaj Mistrzostwa Polski, pierwszy raz w Warszawie. A teraz przed nami kolejna para. Aktualnie Mistrzostwa Świata. Odchodzimy już od słowa Zośka. Chcemy, aby profesjonalnie zostało to, było to nazywane footback. Generalnie Zośka jest fajna. My wprowadziliśmy to od 2001 roku w Polsce. Zaczęło się to dziać. Graliśmy na początku, jeszcze jak oni nawet nie wiedzieli, co to jest futbol, co to jest Zośka. Pojawił się Wiktor i zaczęło się to zmieniać tak naprawdę ze strony takiej melanżowej, luźnej, tak jak my to traktowaliśmy zawsze, czyli jako fajny... Hobbystycznie. Chłopaki wzięli się swoje ręce, założyli stowarzyszenia, tworzą teraz jedną wielką federację footbagową. Jest, będzie Polska Federacja Footbagu. Chcą wprowadzić sport do rangi na pewno krajowej, może europejskiej, może nawet na olimpiady. Taki jest generalnie cel, do tego dążą. Ale nie zapominajcie o jednej ważnej sprawie. To ma przede wszystkim być dobra zabawa i miła atmosfera. Tu mamy pamiątkowe zdjęcie. 2008, Warszawa, singles.net, pas tutaj, to ja, Mruwa z Warszawy. Niestety trzecie miejsce, nie dałem rady, byłem za słaby, muszę cieszyć się brązowym medalem. A i tak polecam, wszyscy grajcie w futbol. Na przykład w tym roku Polak został mistrzem świata. Tym graczem jestem ja. Najlepszy. W półfinale była straszna walka. Grałem z tym gościem, który wygrał. Byłem jedyny, który urwał mu seta przez całe zawody. Był 1-1, po 1-1 padłem z sił, brak kondycji. Przegrałem bez walki niestety. Takie życie, mały wygrał. Cieszę się, jest niepokonany od 4 lat. Żaden Polak go nie pokonał. Jestem jedyny, który urwał mu jakiegoś tam seta. Naprawdę fajne zawody, zapraszam was za rok. Myślę, że może wcześniej, gdzieś w Wilanowie, w Warszawie, we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, gdziekolwiek. Podajcie, grajcie. Futbak to jest to.